Siema wszystkim, ja jestem Paczol i już się rozpakowałem. Jestem na miejscu, tylko na razie jeszcze siedzę na podłodze i mam wszystko na podłodze, właściwie komputer, wszystko. Ale już podłączyłem internet, będzie dzisiaj stream z turnieju o 19, gdzie będzie grał Izak, między innymi Evron i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję, dziękuję tam lokatorom moim. I teraz tak, mamy nowego skina, niestety z przyczyn okolicznościowych musiałem ominąć ostatnie dwa, ale je kupiłem, czyli będą grane. Które to były? To była ta babeczka, Shade i facet, który się nazywa Maverick. Ok, w takim razie lecimy z archetypem. Archetyp miał to być skin Twitch Prime'owy podobno, ale no wyszedł jak wyszedł, jest w sklepie. Do tego mamy kill off i lotnie, więc fajnie, cały zestaw, wszystko jest kupione. W takim razie oglądamy go w grze. To nie będzie montowane, ponieważ w tym momencie nie mam czasu, muszę się rozstawić ze wszystkim, ogarnąć wszystko i wtedy dopiero będziemy myśleć o montowaniu odcinków. Dlatego czekamy na salóweczkę. Jeszcze mogłem szybko walnąć sobie plac zabaw i to by było dużo szybciej, ale nie pomyślałem. Nic nowego w sumie. Okej. Okay. Potrzebuję jeszcze biurko i fotel. Tak to już wszystko mam. Nie wiem też jak mnie słychać, bo nie wiem. Dobra, jesteśmy już. Mamy kill-off, który w grze... No taki zwykły dźwięk. Nie jest jakiś mega... Nie gryzie w uszy, delikatnie świszczy, ale nie jest to jakoś mega głośne. Powiem wam szczerze, fajny kill-off. Bardzo fajny kill-off. Plecak do tego skina... No jest taki podstawowy. Nie jest jakiś mega kozacki, nie jest też mega jakiś słaby. Ma właśnie ten taki wzorek, jak te skiny z Twitch Prime, a taki cyfrowy. No i mamy całego archetypa. Archetyp to jest niby taki robot, niby cyborg, ale wygląda bardziej jak jakiś gościu w kapturze i tylko... Bo pamiętajcie, zawsze nas obchodzi widok z tyłu, ponieważ my na skinie patrzymy z tyłu. Dobra, lecimy już. Zobaczymy jeszcze lotnie. Skoczę szybko na karkołomne. Myszka na ziemi, klawiatura na ziemi. W sumie wam pokażę to szybko. O. I to jest myszka. XD. XDJP. Dobra, go. Lecimy na gniazdko. Trochę gra na konsoli, powiem wam szczerze, że teraz coraz lepiej wchodzi na padzie, ale jeszcze to nie jest to, pad jest mega ciężki dla mnie i nie wiem kiedy to ogarnę, ale chyba będę coraz więcej grał na konsoli i niedługo kupię tą Avermedia, żeby też streamować na konsoli, bo będzie to dla mnie dużo prostsze. No i to jest lotnia. O nie, to nie jest lotnia. Myślałem, że będzie cicha, ponieważ jak się rozkładała, była mega cicha, ale słychać ją jak jakiś helikopter. No nie jest mega głośna, ale też nie jest jakaś taka... Nie będę nią dużo grał chyba. Zbierak. Zbierak jest ok. Zbierak jest super. Taki zwykły podstawowy kosztuje 500. Lotnia kosztuje 1200 i skin kosztuje 1500. Skin z plecakiem. No, zbierak jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Skoro mamy go za 500, fałdolcy powiem szczerze, jest warty nawet te 800, więc bardzo polecam zbierak. Skina też polecam, bardzo ładnie wygląda. Nie jest przesadzony. Lotnia jest piękna, bardzo ładna, ale jest dźwięk ma bardzo słaby. Może tak zrobię jak z lotnią od tego skina pomarańczowego ostatnio, taki robot pomarańczowy. Dzięki za suba. Nie pamiętam dokładnie jak się nazywał. Może tak zrobię, że ona na początku była głośna, potem ją wyciszyli totalnie i teraz tam ta lotnia jest bardzo fajna. Dobra, trzeba się dzisiaj jeszcze przygotować na streamie. Trzeba też misję porobić, nagrać jakieś odcinki. Dajcie mi znać jeszcze w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, jeżeli chodzi o Anglię. Mniej więcej nie wiem, jak wygląda życie, moje stanowisko i tak dalej. Stanowisko dopiero będzie robione, bo na razie jeszcze go nie ma. Dajcie po prostu znać. Dobra, idziemy zobaczyć jakąś osobę. O, jest tam ktoś. No nie no, zbierak jest kozacki. Naprawdę, zbierak jest sztos. Jeżeli widzicie delikatne lagi, jest to spowodowane tym, że na razie nie podpiąłem drugiego monitora i gram na jednym i mam po prostu grę zminimalizowaną, ona jest w oknie, nie jest na full screen, więc to nie jest przez internet czy przez coś, wszystko tutaj śmiga super. Dobra, zobaczmy jak forma po paru dniach niegrania.
Easy. Pierwsza osoba, easy. Fajnie się strzela z podłogi, powiem wam szczerze, super to działa. Dobra, trzeba mi zlutować, może jakąś pompę będzie miała. Zobaczymy jak na blisko jeszcze wchodzi. No nie no, dzisiaj już muszę ogarnąć to wszystko. Oj, na pyrkę. Szybko dostałem. Dobra, w takim razie dajcie mi znać w komentarzu, jak wam się podoba ten skin. Ja tak jak zwykle w opisie wam dam całą tutaj od 1 do 10 skalę. Jak mi się podoba, skin jest super, zbierak jest super, lotnia jest piękna, ale jest głośna. W takim razie widzimy się dzisiaj na streamie, na odcinku i widzimy się na turnieju, bo będziemy grać dzisiaj turniej o 19 z Dominikiem, z Beznickosem. Więc trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, albo goodbye. Zapomniałem dograć, jak wygląda skin z innymi bugblingami i ten bugbling z innymi skinami. W takim razie to szybko robimy, mamy skina i teraz sprawdzimy tak. Huge Prime spoko. Peleryna może być. Tarcza, super. Nie. Może być. Może być. W ogóle bardzo ładnie ten skin wygląda z plecakami. Nawet to do niego... Nie, no to nie pasuje. Nie pasuje. To do niczego nie pasuje. Nie wiem, co to jest w ogóle. To jest destabilizer. Porażka. Nie. Pelena ładnie. Bardzo ładnie. Skrzydła. Na siłę mogą być, chociaż skrzydła, wiecie, do wszystkiego pasują. Nie. Nie. Tak. Okej. To, co przelecę, to po prostu znaczy, że średnio wygląda. Nie, 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 nie. Znaczy ten plecak na siłę by pasował, bo pasuje do kurtki. Tu nie. Tu ok. Ok. Nie, 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 nie. No to ten to oczywiście pasuje, bo to jest od zestawu. Nie, nie. Nie, nie. Ok. Może być, może być. Może być w sumie. Świąteczny, to znaczy świąteczny, urodzinowy nie pasuje. To nie pasuje. Na siłę. Na siłę. Dobra, w takim razie weźmy backlink z innymi skinami. I tu przelecę po prostu delikatnie, bo nie pokażę wszystkich skinów, bo ich jest ponad już 80 albo 90 nawet już. Ponad 90, dlatego wam pokażę szybko. Ten backlink jest taki zwykły. O, to jest też nowy skin mój. Ten backlink jest też taki zwykły, więc on będzie pasował do większości skinów. On jest po prostu taki, widzicie. Uniwersalny. Ja teraz do tych po 800 pasuje. Bardzo ładnie. Do skinów tutaj typu karnetowskich. Może być. Nie jest jakiś słaby. No bugging jest podstawowy po prostu. Więc będzie pasował do większości skinów. W takim razie w sumie polecam. Polecam tego. O, tu ładnie pasuje do motocyklistki i do motocyklisty pewnie. Nie. Do motocyklisty nie. A do agentki? Do agentki bardzo ładnie pasuje. Pasuje tutaj wykończenie plecaka do koloru spodni. Bardzo ładnie to pasuje. Co tu mamy jeszcze? Te nasze darmowe skiny. Zaratowanie świata. Ładnie nawet pasuje. Tutaj. No tu do Twitch Prime'ów chyba pasuje. Chyba do każdego Twitch Prime'a mi się wydaje. Zobaczymy gdzie jest babeczka z Twitch Prime'a. Tu. Pasuje. I ten Havoka zrobiliśmy. Jeszcze ten drugi z Twitch Prime'a. Nie wiem jak on się nazywa. Bo w ogóle o jest. Sub Commander też pasuje, do spodni pasuje idealnie. Więc do większości skinów będzie pasował ten plecak. Może do takich fikuśnych jak ten, jak Ogar Wojny to nie, ale do tych takich większych, co lepszych, większości skinów, co wyglądają po prostu jak ludzie, a nie jak jakieś zwierzęta, to pasuje. Więc jest ok. Jest ok, Bablink. Dobra, trzymajcie się.